Proszę Państwa, pozdrawiamy serdecznie, buziaczki przysyłamy. Dobre doświetlenie, nasłonecznienie w samym centrum, gdy jesteśmy na Mazowszu, nad Wisłą w Warszawie, pomiędzy Bugiem i Odrą Gdańskim i Czechosłowacją. Ten cokół ma niechlubną historię i tradycję, bo tutaj właśnie biorą chrześcijańskie pisma greckie i wyrzucają do śmietnika chrześcijańskie pisma greckie. Gdzie jeszcze wyrzucają Biblię? Na glebę, na grunt, na krzaki, na drzewa, na asfalt, na chodnik. No tutaj jakoś tak, wiecie Państwo, no może nawet dużo stosów, gdzie ludzi palili, nie było, ale nienawiść, proszę Państwa, to czasem gorsza jest od stosów. Język może zapalić bowiem cały las. Pismo Święte mówi, język zapali cały las. Jak będziecie się nienawidzić, będziecie wrzeszczeć na siebie i jeszcze jak kopcicie papierosy jeden za drugim, chrypę macie. Te głosy wasze są rozdarte, pijackie, bo też i denaturaty pijecie. No to czy tak mieli postępować naśladowcy Jezusa Chrystusa? Wszak chrystianizmu tu w Polsce nie ma. A chrześcijaństwo to nie jest chrystianizm. Chrześcijaństwo to trzeci, czwarty wieki. A co się stało w trzecim? A co się stało w czwartym wieku? A w soborze, a w Nicei co się stało? Wszystko co pogańskie przemielono w maszynce i wyszło na jedno, że nawet oddawano cześć słońcu. Też wszystko wolno, wszystko wolno. Zapraszam. Jakieś coś piwczało, proszę Państwa. Radio Koncito.